Ostatnio, kiedy pan rozmawiał w programie telewizyjnym Wirtualnej Polski, to też ja miałem tę przyjemność przeprowadzić rozmowę. Byliśmy krótko przed, obaj byliśmy przekonani, że za chwilę PZPN ogłosi, że Adam Nawałka zostanie selekcjonerem najważniejszej polskiej reprezentacji. Nie został ogłoszony. Jest pan rozczarowany? No, najbardziej rozczarowany jest pewnie Adam Nawałka i wcale mu się nie dziwię, bo 99% głosów twierdziło, że to on będzie. Ja też byłem przekonany. Widocznie coś się wydarzyło na ostatniej prostej, na samym finiszu tych negocjacji. Z tym, że prezes Cezary Kulesza nie ukrywał, że prowadzi równolegle rozmowy z kilkoma kandydatami. Potem to się jakby zawęziło do trzech kandydatów polskich. No, stało się jak się stało. Moim zdaniem Czesław Michniewicz to jest też dużej klasy trener. Podobnie jak zresztą Adam Nawałka i Jan Urban, który był też wymieniany w gronie kandydatów. Mówiło się jeszcze o Michale Probierzu, mówię o polskich kandydatach, bo zagraniczni to były trochę egzotyczne kandydatury. Nawet wielkie nazwiska, ale nie wiem, czy ci panowie nawet wiedzieli, że są kandydatami. To chyba były takie trochę bomby medialne. Natomiast no, Adam Nawałka trudno, no, to jest jeszcze... Nie jest to wiekowy trener, więc myślę, że z jego reputacją, renomą znajdzie sobie bardzo dobrą pracę. Natomiast Czesław Michniewicz to jest dobry trener. Ja wiem, że jest wiele kontrowersji, wczoraj nawet lekka awanturka na konferencji prasowej, ale od strony warsztatowej ja go oceniam bardzo wysoko, zarówno za to, co robił w klubach polskich. Dobrze. Tak. Panie prezesie, to tak, podzielimy sobie to na dwie części, jeśli pan pozwoli. Na początku profesjonalna ocena, profesjonalisty, czyli typowo sportowe wątki. To jest człowiek, który, bo rozumiem, że to jest człowiek, który ma bardzo konkretną misję, misja Katar i misja, właściwie misja Rosja, misja Moskwa. Facet, który się fantastycznie zna na tamtejszej piłce nożnej i chodzi o to, żeby sobie z tamtejszą piłką nożną po prostu poradził. Czy pańskim zdaniem, albo ile procent szans daje pan trenerowi, nowemu selekcjonerowi, że on po prostu spełni tę misję i zawiezie nas do Kataru? Na pewno nie jest to mission impossible. Jest to mission possible. Rosja nie jest zespołem nie do pokonania. To nie jest jakaś wielka drużyna. Widziałem kilkakrotnie ostatnio zespół grający dość topornie, dość schematycznie, przewidywalnie, bardzo fizycznie. Jedyną przewagą jest to, że będzie grał u siebie, no ale to już pretensje do pana Paulo Souzy, który wpuścił nas w ten kanał i dziwacznym zestawieniem składu na mecz z Węgrami sprawił, że gramy ten mecz w Moskwie, a nie u siebie i to z przeciwnikiem wtedy pewnie słabszym niż Rosja, ale zostawmy to, jest trzeba wygrać z Rosją. Czesław Michniewicz na takie zadaniowe mecze jest świetnym kandydatem, świetnym trenerem, już nie kandydatem, już selekcjonerem. Pokazał to jak z Legią, jak wygrali ze Spartakiem Moskwa w Moskwie notabene. I z reprezentacją młodzieżową Polski, kiedy to wygrał w Portugalii mecz barażowy, bardzo trudny. Także potrafi się skoncentrować, potrafi zmotywować, zmobilizować drużynę na konkretny mecz. A dziś nie ma ważniejszego meczu dla polskiej piłki niż mecz w Moskwie z Rosją. I nie ma co mówić o budowie drużyny, przebudowie drużyny, zmianie taktyki, szukanie następcy Roberta Lewandowskiego. To wszystko zostawmy, to kiedyś. No, dziś trzeba wygrać te baraże i jechać do Kataru. A co panu podpowiada intuicja, że to jest trener tylko, jak to wczoraj zostało powiedziane, do końca roku z opcją przedłużenia, czy właśnie trener, który zostanie z reprezentacją na dłużej, bo tę misję świetnie zrealizuje i w ogóle sprawdzi się w tych butach dłużej niż tylko chwilę? Życzę trenerowi Michniewiczowi i sobie i przede wszystkim milionom polskich kibiców, żeby został na dłużej, bo to znaczyłoby, że odniósł sukces, a my bardzo potrzebujemy i chcemy tego sukcesu. Umowa jest, mówi to prezes Cezary Kulesza jasno, umowa jest do końca roku. Jeżeli awansujemy na Mistrzostwa Świata w Katarze i wypadniemy tam przyzwoicie, no nie mówię, że zdobędziemy Mistrzostwo Świata, to nie czasy Kazimierza Górskiego czy Antoniego Pychniczka, ale wypadniemy nieźle, to Czesław Michniewicz zostanie i będzie nam prowadził drużynę na następne Mistrzostwa Europy, do których jestem przekonany, się zakwalifikujemy. Natomiast odpukać, jeżeli przegramy baraże, no to robi się zupełnie nowa sytuacja, bo mamy wtedy zupełnie no inną sytuację. Mamy czas. Liga Narodów to nie są rozgrywki, na które należałoby aż tak się spinać i trzeba przebudować drużynę. Pogadać ze starszymi zawodnikami, czy chcą jeszcze te 2-3 lata grać w reprezentacji, czy budujemy nowy zespół. Ale to jest
czarowictwo, to o czym teraz mówię. Ja zawsze widzę szklankę do połowy pełną, w związku z tym jestem wielkim optymistą, że wygramy z Rosją, wygramy później w Chorzowie na naszym słynnym kotle czarownic, jak to się kiedyś mówiło, chorzowskim ze Szwecją lub z Czechami. I pojedziemy do Kataru i będziemy mieli pół roku spokojnej pracy, żeby przygotować się, żeby nie dostać Kataru, tylko żeby wygrać w Kataru. Trzymam kciuki, żeby tak się udało. Drugi wątek, panie prezesie, bardzo ważny, bo niektórzy mówią, to jest nasz skarb narodowy, prawda? Pierwsza reprezentacja w piłce nożnej, wzór dla wielu młodych, wszyscy śledzimy, trzymamy kciuki, kibicujemy. Skarb narodowy, skoro tak, to mówią niektórzy, absolutnie bez żadnych rys wokół tej najważniejszej polskiej reprezentacji. Czy Czesław 711 Michniewicz to jest człowiek, który rzeczywiście gwarantuje, że żadnych rys na wizerunku reprezentacji nie będzie? Ja uważam, że to pytanie powinno być zadane wcześniej prezesowi Zbigniewowi Bońkowi, który zatrudniał Czesława Michniewicza jako trenera reprezentacji młodzieżowej, a praca z reprezentacją młodzieżową jest nawet od strony takiej etyczno-moralnej czy wychowawczej ważniejsza, bo to jest młodzież. To pytanie zadano, prezes Boniek na nie dość moim zdaniem jasno odpowiedział. Następnie pracodawcą trenera Michniewicza była Legia Warszawa, bardzo człowiek z ogromną reputacją, prezes Dariusz Mioduski, znany biznesmen i filantrop i człowiek o ogromnej kulturze i wiedzy. No też nie padały aż tak ostre pytania, jak wczoraj na konferencji. Panie prezesie, ale czy pan by osobiście zatrudnił Czesława Michniewicza, gdyby to pan musiał taką decyzję podjąć wczoraj? Tak, zatrudniłbym, chyba że kompetentne organy, na przykład prokuratura czy policja, no organy ścigania, uprzedziłby mnie, żeby uważać. Tak było w kilku przypadkach osób zamieszanych w aferę korupcyjną, trenerów, którzy nie pracują dziś w zawodzie. Natomiast ja tu przywołuję słowa konstytucji, że osoba nieskazana prawomocnym wyrokiem sądu jest osobą niewinną. I na tym bym jakby to zakończył. Nie było żadnego sygnału z tego, co wiem, co słyszałem od prezesa Kuleszy i wcześniej od prezesa Bońka i jeszcze wcześniej od prezesa Lato, żeby prokuratura jakiekolwiek miała uwagi w stosunku do Czesława Michniewicza. Wiem, że pan się... Natomiast to jest szerszy problem, ponieważ mamy przykłady w naszej polityce czy kulturze, no już nie chcę wracać do Romana Polańskiego, ale nawet bardzo zacni ludzie, polscy politycy mieli epizody niechwalebne, nawet gorsze niż dzwonienie do fryzjera, bo donoszenie na kolegów, ale późniejszą swoją postawą wspaniałą w życiu społecznym zmazali te brudne plany. Pan trener jest gościem RMF FM i mówi tak w porannej rozmowie, będę zarabiał godnie, a ile nie powiem, bo to jest tajemnica handlowa. Kiedy my ostatnio rozmawialiśmy, pan mówił, że to, ale to w dawnych czasach, 200-250 tysięcy rocznie, tak? Tyle selekcjoner zarabiał kiedyś, a teraz ile to może być? No dziś to poszło pewnie tam co najmniej 1-0 trzeba dopisać. W moich czasach najlepiej zarabiał Leo Benhaker, ale połowę tej pensji pokrywali sponsorzy. No ale nieważne kto płacił, ważne ile zarabiał i zasługiwał. Dziś zarobki trenerów piłkarskich są niebotycznie większe niż jeszcze dekadę temu. Czy to jest słuszne? No moim zdaniem nie, ponieważ proporcjonalnie praca trenera, selekcjonera, ona jest bardzo odpowiedzialna. Cały kraj na niego patrzy. Jest ogromna presja. Natomiast praca jest bardziej taka analityczno-umysłowa. To jest kilka dni, raz na kwartał. To prawda, panie prezesie, bo Czesław Michniewicz w tej samej rozmowie mówi tak. Ja będę odpowiadał za wyniki, taktykę i skład, ale na boisku urządzić będzie lewy. No tak to w drużynach piłkarskich, takich bardzo renomowanych klubach, tu również jest poukładane, że trener przygotowuje wszystko, ale później rządzi kapitan, bo trener akurat w piłce nożnej, w przeciwieństwie nie wiem, na przykład do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, trener w czasie meczu nie ma wielkiego wpływu na to, co gra drużyna, bo te jego okrzyki z ławki czasami nam się podobają, te tańce typu Mourinho, ale to na zawodników nie wpływa. Tam rządzi kapitan. Zwłaszcza jak się ma takiego charyzmatycznego zawodnika, prawda? Takiego renomowanego i właściwie najlepszego piłkarza. Mamy wspaniałego Roberta Lewandowskiego. On jest nie tylko świetnym piłkarzem, ale świetnym kapitanem drużyny i w szatni, i na boisku.
Kiedyś taką rolę spełniał chociażby Włodzimierz Lubański czy Kazimierz Dejna. Wszyscy go słuchali. Jak Kazimierz kogoś ochrzanił na boisku, że pobiegł w prawo, a powinien w lewo, no to w ogóle nie było dyskusji. Michniewicz, i tak samo jest dzisiaj. Michniewicz głową, a Lewandowski szyją tej reprezentacji. Zgadza się pan? Z takim... No, zobaczymy, kto będzie współpracownikiem. Mnie się marzy sytuacja, żeby asystentami Czesława Michniewicza byli ludzie, chociażby tacy jak Łukasz Piszczek, to pokolenie, o których wiemy, że za kilka lat, jeżeli będzie, bo wiadomo, selekcjoner to jest praca na kilka lat, nie ma takich długich bardzo dzisiaj okresów selekcjonerowania, jak kiedyś, i że to będzie jego następca, tak jak to jest w Niemczech, już 3 lata, 5 lat wcześniej, wiadomo, ciągłość, że pałeczkę przejmie następca. To jest dzisiaj ogromny problem, ponieważ pan Paulo Souza całą tą swoją, że taką trupę objazdową zabrał do Brazylii i nie ma nikogo, kto z nim pracował. Za Benhakera było inaczej, żebyśmy, został Adam Nawałka, zostali inni. Żebyśmy więcej tych błędów nie popełniali, takiej profesjonalnej ciągłości życzymy naszej reprezentacji. Michał Liskiewicz, były prezes PZPN. Dużo zdrowia, panie prezesie. Uszanowanie. Dziękuję. I do zobaczenia. Dużo zdrowia również.